Za nami 28 przegląd kolęd i pastorałek polskich na szczeblu szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli. Możemy usłyszeć kolędy przede wszystkim polskie i pastorałki również, aczkolwiek niestety, ale pojawiły się również i kolędy zagraniczne. Pierwotnym zamysłem było, aby były tylko i wyłącznie śpiewane kolędy i pastorałki polskie. No ale niestety nie udało się uniknąć tego trendu, który niewątpliwie przyniosła za sobą piękna kolęda austriacka Cicha Noc. Zarówno grupy młodsze, jak i starsze, które wzięły udział w przeglądzie, musiały się dobrze przygotować do występów. Na pewno nie jest to z dnia na dzień. Trwa to tak co najmniej od 3 tygodni. Wspólnie razem obmyślamy jaką kolędę, jaką pastorałkę. Do tego dobieramy oczywiście odpowiednią muzykę, żeby była dla dzieci łatwa, czyli nie za wysoka, nie za szybka. Ja akurat ze swojej strony też się staram, żeby rodzice też się w to włączyli, więc przygotowuję jakby im materiały, przekazuję i wspólnie z rodzicami przygotowujemy dzieci do tego występu. Uczyliśmy się piosenek. A jakich piosenek? Skrzypi wóz. I wśród nocy najciszy. Podczas przesłuchań występów artystycznych brano pod uwagę m.in. dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny. Nie jest łatwo, ponieważ poziom jest bardzo wyrównany, a wykonawców jest kilkudziesięciu, więc jest w czym wybierać. Przegląd odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Śmigle.